Siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj kolejny odcinek Heroesów 4. A jak? Nie trójki, nie dwójki, nie piątki, nie szóstki, nie siódemki, nie jedyneczki, tylko tak, czwóreczki, która, jak dobrze niektórzy wiedzą i jakby to powiedzieć, wieści gminne mówią, nie sprzyjęła się zbyt dobrze. Chociaż z jednej strony trochę rozumiem fanów z tamtej epoki, jak teraz sobie w to grywam, tak sobie ogrywam. No ta gra, może tak, nie jest kaszalotem, jakim go ogłoszono, ale również nie jest tak dobra jak trójeczka, chociaż to nadal jest dobra gra, a może nawet bardzo dobra, ale to już wiecie, opinia, niby z opinią się nie dyskutuje, chociaż to też jest błędne sformułowanie, no bo jakby się nie dyskutowało, to by nie można było wymieniać swoich myśli z innymi ludźmi. To powiedzenie jest złe, że z opiniami się nie dyskutuje. I z opiniami się dyskutuje, tylko się ich nie narzuca. O! Ale przed rozpoczęciem takim prawidłowym odcineczka tego, wiecie, prawdziwego, tej prawdziwej części, trzeba zrobić coś, o czym ja zapomniałem w poprzednim odcinku. Jest mi tak wstyd. Ja nie wiem. Aż muszę ustawić wąsa, zakręcić z prawej i z lewej i po prostu, ja nie wiem, a wy wiecie co? Zapomniałem o moim kapeluszu. No dobra, więc zrobimy to teraz, bo nie ma to jak marnować czas antenowy. Więc przesuwamy głośniki, słuchawki, debilu. Oraz, jest! Dobra, kapelusz wielkiego stratega jest, kończymy turę, ale najpierw jedna rzecz. O, dobra, przepraszam za to małe ściszenie. I jedziemy. Guzik. Czyli jest tak. Jest tak, jak podejrzewałem. Oni się nie boją, mimo żeby mi dupę skopali. Bo mój Mongo jest sam, jak palec. Czyli co robimy? Nie mam kryształów na behemoty. Otóż nie. Czyli no, chyba na pewno dzikie zębaczy trzeba zrekrutować. A 4. Ale na nie też nie mam kryształu. Wiecie, tym dłużej będę zwlekał, tym będzie coraz trudniej tam cokolwiek mądrego wymyślić. Dobra, jakie były wymagania do behemotów? A może weźmiemy skalne gniazdo, wiecie? Zrobimy ptaki gromu. Pokażę coś innego, jakąś alternatywę. Pokażę one, że nie są bezużyteczne i nie jestem zwyczajnym fanboyem behemotów, który przez nostalgię i zapatrzenie wybiera tylko jedną słuszną jednostkę. Nie, co ja pierdolę, przecież tylko behemoty. 24. Drewno możemy opylić. Pyk. To musimy zostawić. No dobra. Zróbmy koniec tury. Poczekajmy do końca tygodnia. Może coś tam wykombinujemy. Dobra, oni do mnie nie idą. Sprzedajemy po raz kolejny zasoby poboczne. Chociaż kasy mamy dużo, nie? To jedyny plus. Tu opylimy kolejny. Potrzebuję mi. Tylko nie mów mi, że 30. Proszę, nie mów mi, że tego trzeba 30. No nie trzeba 30. Na wezwanie Sir Danosa odpowiedziało wielu bohaterów. Od szlachetnych rycerzy po pospolitych najemników. Każdy z nich wyruszył w drogę z zadaniem pojmania ciebie lub zgładzenia. Kilku z nich zostało przez nas pokonanych, przypominam, i skopaliśmy im ich te głupie, grube tyłeczki. Kilku najsłabszych padło już ofiarą swoich konkurentów, ale czeka cię przeprawa co najmniej...
co najmniej jedną dobrze zorganizowaną grupą. Musisz zachować ostrożność. Ha! I chyba nawet X-Knes dorwaliśmy. A, frajerzy! Dobra, poczekajmy jeszcze turę. Na wymianę. Nie starczy nam. Ja wiem, nie starczy nam. Ci co? A ile potrzeba ten? Czy ja właśnie opyliłem niepotrzebnie rudę? Ano. Dobra! Plan B! Albo ile dostajemy rudy? Tam! Czy to jest plan B? To jest ten oddział, który by mi skopie ten mój głupi ryj. Dobra. Czy my... No na pewno musimy stąd spierniczać, no bo... Gdyby nie było katapult, to byśmy sobie jakoś poradzili. To jest pewnie ten główny bohater. Dobra, więc pora na ucieczkę. Tylko rekrutujemy, czy nie rekrutujemy pajaca? 5-8 krzyżowców. Oni są słabi. Ale nie wiem, ilu ich ma. Czy nam się opłaca? Mało. Czyli i tak nie zboostujemy za mocno. No dobra. Dobra, zostawiamy wszystkich na pastwę losu. Hehe. 4 dni. Uciekaj, Mongo. I potem dumnie wyruszysz na walkę z nimi. Ale najpierw... O. Wiecie, co to oznacza? Jeden dzień się spóźniliśmy, no cholera jasna. Pyk, 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 pyk. Pyk. 26. Dobra. Chciałem powiedzieć, że nie zajmuje kopalni. Potwierdziły się ostatnie przypuszczenia. Shannon prowadzi wyniszczającą wojnę życia i śmierci z królestwem Koresan. Baron Fortangin. Wiedziałem, że to skurczybyk, że to ten konkretny gnój zaatakował Shannon. Nie wiesz, niestety, czy na czyją stronę przechyla się szala zwycięstwa, ale twoi spiedzy twierdzą, że trzon armii Shannon walczy obecnie na południu. Zaledwie część oddziałów została odwołana z linii frontu i wysłana w twoim kierunku. Przy takim małym oporze przeciwnika zdobycie Ryloth może się okazać bardzo łatwo. Może, ale nie musi. I otóż to. Nie musi. Czyli tak, teraz możemy drewno całe... Nie. Całe opylić. Tak, wiem, aż dwa. Opylić wszystko, co mamy. Opylone, dobra. Będzie nas stać? 8000. Czyli 4, czyli 2, do 16 tysięcy możemy spaść. Do 16 tysięcy możemy spaść. Czyli jednego sobie możemy więcej. No dobra, lepsze to niż nic, nie? A może weźmiemy te patałachy? Dobra, będą. No ktoś musi przyjąć główne uderzenie. Ajajajajajajajaj. Dobra, coś z tym. Coś będziemy musieli wykombinować z tym. Mamy najpotężniejszego bohatera ze wszystkich. Bo tamtej to są patałachy prawdopodobnie z nami. Cofnij się. Trzeba trochę expa połapać. Z powrotem. Tak, ja wiem. On teraz się pozajmuje. Okej, okay, dobra. Trochę boli kopalnia złota. Walczmy, bo potrzebujemy expa. To tak dałem go w tylnym rzędzie, no bo wiecie. Ich nie stracić niepotrzebnie na chłopów, parobków. Nie, żebym się denerwował albo coś.
tym genialnym posunięciem twórców, żeby im dać berserkera wiecznego. Ja rozumiem, że mogliby dać coś w stylu, że jak zostaną uderzeni, albo ich straci, to może wtedy wpadają w berserka, ale nie... Nie, dlaczego to zrobiliście? Twórcy, Freedio! Nie, Freedio to był wydawca. Dobra, nieważne, Jakub, skup się na grze. Pyk. Oczywiście z główną siłą uderzeniową tych palantów, to my nie będziemy się patyczkować, nie? I wyślemy ich naprzód. Dobra, idź, będziesz tankował, od tego jesteś. Oni i tak mają w teorii większą ilość wojska, ale wiecie co, kogo to obchodzi, mamy Mongo. Mongo po prostu wtedy był, a nie był aż takim koksem, żeby wszystkich naraz sam położyć, ale teraz jak wzmał obstawę, przyszedł z kumplami, hehe. Dobra, Bechciu. A jak w ogóle nasz silny jest Bechciu? Zaraz sprawdzimy. 54,4, tylko te HP. Ale jest morale i z szczęściem mu wzrasta. Dobra, szarżo! Jeb. Oczywiście, że Bechciu wykona cios. Nie. Pyk! 11 minuta, no dobra. Epicka muzyka włączona. Ruszajmy zdobyć tą cholerną fortecę. Jak to się nazywało? Florisa. Aha, i uwolniliśmy tych wszystkich pajaców. Surprise, motherfucker! Idziemy was teraz wyeliminować. Pardon? Jeszcze jedna bitewka? Idź, Bechciu, zrób z nimi porządek. On sam by starczył, nie? Teraz taki wykoksony. Niby tylko ich dwóch, ale... Ale? Tu ściągnij. A, nie ściągłeś. Niedobrze. Trochę, skoro nie mamy katapult. Przydałby się, ale cóż, zamiast tych pajaców. Ale wiecie jak to jest. Bohater dupa, gdy kamienik, kiedy wrogów kupa. No dobra, zajrąbiście. I teraz cię pajacu chowamy. On pewnie się zabunkruje w zamku, bo to jest jedyna logiczna opcja, no. W sumie nawet lepiej, będzie tam siedział, skotłowany. A my wybijemy część jego wojska, bo on będzie oczywiście wystarczy. Ta pierwsza do oszczału. Tu jest ten kawałek gnojgła. Pójdziesz tutaj. Dobra. Ty wystrzymasz to wszystko. Ważne, żeby oni byli odsłonięci. Żebym mógł tam już panem cyklopem zacząć wrzucać w nich. Przytankujesz, dobra. O. No i gicior. 31 tysięcy? I tak uciekną. Dawaj, hajs. Teraz nie musimy. Dobra, będzie hajs na ich. Kolejna walka. O, ja! Ciegacie! Au! Jakub? To chyba może... Będę musiał chyba cofać save'a. A wiecie dlaczego? Ale mnie wyjujał. Bo ci to nie robią w ogóle różnicy, tylko 10 katapult. Dobra. I tego trzeba się pozbyć. Kurde, nie mam mikstury nieśmiertelności. Ty debilu, nie wziąłeś. Mongo może sam tego nie ugrać. Bez miksturki. Dobra. I jeszcze straciłem... Idą. Dobra, zaatakowali akurat go. Dobrze zrobiłeś, dobra. Uciekaj stąd. Damy radę trzech? Bij. Dobra.
No właśnie, może mi nie starczyć, kurde, na miksturę nieśmiertelności by się udało. A tak mogą i one zaorać. Dobra, on już będzie... Rzucaj! No ci to też... Kurde, z miksturą nieśmiertelności na pewno bym wygrał. A teraz już tak... Może trochę nam zabraknąć? Ano? Zabraknie nam! Kurcze! Muszę się cofać! Ajajajajaj! Nigdy nie musiałem, nie sądziłem, że będę musiał cofać się aż tak. No, czuję się pokonany w pewnym sensie. Dobra. I wiecie co? To ja wytnę tego momentu znowu, dobra? Dobra, dobra, powiedzmy, że jestem w podobnym momencie, gdyż oni się trochę inaczej już zaczęli poruszać od poprzedniej tury, więc po prostu pokażę wam te momenty wszystkie, widzicie? On tu jest. Oni się zdążą powymieniać, skurczybyki. Co on, czemu on uciekł? Bunkruje się, no i to dobrze zrobiło. Dobra, my spróbujmy ich wyłapać. Albo szturmem? Bo to jest ta ilość kata... Mało! Wyciągnęli je! Podzielili armię! Tak! O kurwa! 17. Nie. Nie, w zamku to w ogóle nie ma z nimi szansy. No dobra, spróbujmy i... Tutaj są. Tu jest jeden gamoń. No kurde. Nie wiem, co mam zrobić. A może... Tam pobiegł, dobra, to tam ich wytępimy. To są pewnie te same pajace, co ich wtedy dorwałem. Zabierzmy im kasiutę z kopalni złota. Oni się tu zabierają zasoby. A my pewnym krokiem idziemy im teraz pierdzielić. Dobra, oni będą prowadzić jakoś wycofać. Trochę może przechwycimy tego, co ma może tyle tych katapult. 10 katapult jak straci, to będzie dużo. Kurde, 20 ilość czempionów. No wiedziałem, że skurczybyk ma... Armię jakich... Oj. Dobra, zapiszmy rozgrywkę. No, etap jest naprawdę trudny. Jest tak samo trudny, jak go zapamiętałem. Dobra, pierw zacznijmy od leszczy może. Idźcie do przodu, idźcie. Mam tylko dwa behemoty. Naprawdę to sprawia, że jest... Ta kwestia jest problematyczna. O, ma wskrzeszenie. Zbliż się. Poczekaj. Regeneracje. Osy. Ale na szczęście są leszczami. Dobra, wykąć ją. Potężni bohaterowie. Potężni, może za dużo powiedziałem. Dosyć mocni bohaterowie. Jedyny plus tego całego zamieszania jest to, że ja expa zdobywam. Hehe. No. Tu jest ta armia najważniejsza, którą trzeba pobić. Oprócz tej głównej, nie? Okej. Okay. No.
Spróbuj jakoś tak o z tej strony. Przydali się w pewnym sensie. Behemoty już stracimy. Będziemy się, będzie się stąd jakoś ewakuować. Tylko jak? No i tego gówna trzeba się pozbyć. Ale 11 katapult, jak się pozbędziemy, to będzie duże osiągnięcie. Ale nie wiem, czy on mnie teraz nie zaszachował, kutafon. Kurde, akurat pasywka musiała wejść jego umiejętność. Wiedział, co robi gnój. Strzelaj, jak możesz, to strzelaj w niego. Ci teraz pewnie ukatrupią. Może to był błąd, albo nawet bardziej niż błąd. Kurczę. Mocni są. Mi pokonali całą armię. A bij się. Jest szansa, że... Kurde. Kurde, zaorają mnie. Kurde, przecież... Przegram to. Katapulty wygrają. Może inaczej. Bo naszym celem jest zajęcie tego głównego zamku. Może ich sprowokujmy do grania w kotka i myszkę. Ja będę miał słaby poziom. W ogóle... No ale będę mógł ich ekonomicznie osłabić. Dobra, szukaj Jakub zamku. O! I budynek do katapult. Bez katapult to ja nic nie zrobię. Może to... No, to był głupie posunięcie w sumie. No, to było głupie posunięcie, co ja zrobiłem. To są leszcze. Na zaradę? No, trochę wytrzymało jedno, a pewnie trochę w walce. No, wykończ go. Ty chyba jesteś groźniejszy. Kurde, jeszcze przeżyłeś. No dobra, to zawsze coś, nie? Artefakty im ociec zabieram, jedyny plus. Ucieka do zamku. On ich se zajmuje. O, jest. Kurde, cholerny czempion. Ej, mamy cyklopa do przodu, nie? No właśnie, na przodzie. Ja, kurde, będę miał słaby poziom, który miałem do spaza, ale no ja mogę nie wygrać tej kampanii. Jeżeli tu jest tylko jeden zamek, to jest chillowo. Ale to może być budynek do katapult, dobra. Budynek do katapult. Kopalnia złota. To nie jest to, nie? Nie, to nie jest to miasto, ale... Kurde, idą do mojego, do głównej siedziby. Dobra, trzeba coś zająć. O! To było mądre posunięcie, wiesz? Idź walczyć. Na przodzie. 25, 25, 150. Jest różnica, nie? W statystykach. No jest.
Kurde, bardziej niż źle, że on przyjął to uderzenie. Dobra, wykąc. Nie zada żadnych obrażeń ta katapulta. A liczyłem na to, że... Dobra, idź. Przytankuj trochę. Wykończ tych. Kurde, akurat ty miałeś pierwszy ruch. Niedobrze. Może trochę zabraknąć HP. Dobra, starczyło. Obrona jednak dzięki taktyce dużo robi. Dobra, nie stracimy chyba żadnego. Dobrze, ile masz żyć? 113. Zaatakuj zwierzę dla pewności. Dobra. Wykończ. Serio. Dobra, mamy jakiś przyczółeczek w tej walce. No! O! Ktoś miał na starcie pełny zameczek! Kutafony. Dobra, już spieprzajcie. Jak się zbliżam do zamku na maksa, tu do góry, to wykupimy wszystko, co możliwe, czyli bechty, i cyklopy, i rogace, zębacze, koniunktury. Bo nie wiem, jak one mają zaprogramowane, te kurde gamonie, katapulta. No, trzeba będzie ich zalać ich katapultami, bo ja inaczej nie widzę tego. Dobra, idź ty, zwalić to, kto będzie. Pójdź do góry zajmować terytoria. Albo na zwiady. Będziesz mi mówił, czy te gnojki idą, czy nie. O, kopalnia kryształów. Krzyżowcy, no. Czyli miałem 30 czempionów. Z 15 katapult. No dobra. Myślę, że to jest dobry moment. Niezbyt... optymistyczny, ale dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek, bo jest chyba wystarczająco długi. Więc co ja mogę wam powiedzieć? Ciężkie czasy nastały, ale z drugiej strony to fajnie, że misja jest trudna. Więc... będę kombinował. Póki mi nie zajmą głównej fortecy, tam gdzie są dzikie zębacze, to jakoś ich chyba zaoram. Ponieważ, no, te katapulty. Muszę się dowiedzieć, gdzie mają budynki do katapult. I lancelotów bierzniemy, czyli jeźdźców na koniach, bo mamy własną ich produkcję. 4 na tydzień. 2 miasta mieli, skurczybyki. Na 100%, bo jeszcze pewnie stolica. 8 tygodniowo. 8, 16, 24, 30. Dlatego mają tyle gnoje. To by się zgadzało. Ale dobra, więc tak. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnej epickiej części mojej przygody z Mongo. No to cześć, narka.